Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Konrad Owic, a dzisiaj jest kolejny odcinek specjalny. Spotykamy się dzisiaj w wyjątkowej aurze, a mianowicie nad Morzem Bałtyckim w Sopocie. Tam jest to największe molo. Więc chciałbym dzisiaj Państwu podziękować za te wszystkie 300 subskrypcji, jakie mi daliście, za to, że jesteście ze mną i możemy razem rozwijać ten kanał. Dziękuję Państwu za to, że oglądacie cały czas te filmy i te materiały. Może i nie są one nie wiadomo jak fascynujące, ale są to jednak materiały, które myślę warto obejrzeć i czegoś nowego, ciekawego dowiedzieć. A więc teraz jeszcze tak kilka przebitek z nad morza, żeby nie było, że jestem, nie wiem, jakąś sobie scenerię tutaj wstawiłem i tak właściwie mnie nie ma w Sopocie nad morzem. Ach, ten ładny i sypki piasek tylko nad polskim morzem. No, nie tylko w Sopocie możecie spotkać, ale w Sopocie też jest. Nad morzem możemy także spotkać mewy. Będzie jak na przykład ta tutaj, jaką możecie zauważyć, która właśnie przede mną ucieka. W Sopocie na plaży, co mi się najbardziej podoba, to jest widok na molo oraz widok na Stocznię Gdańską. Nie wiem, czy będzie to widać na filmie, ale na horyzoncie z daleka widać Stocznię Gdańską. Może, jak można przyuważyć, jest dosyć zburzone dzisiaj, ale też i nie za bardzo, no taka delikatna falka się nosi. Dobrze, to jeszcze w ramach takiego małego gratisu przeszedłem się kawałek dalej, bliżej molo i nagramy zaraz widok z molo w ramach gratisu. Jeszcze po drodze na molo możemy zobaczyć o taką piękną wieżę. No bo no niestety z plaży nie da się na molo wejść, więc trzeba iść trochę naokoło. Sopocki rynek przy molo. Tak oto wygląda wszystko. Nie pięknie. Jakby się ktoś zastanawiał, jak wygląda rynek przy molo w Sopocie. Taki park znaczy się, no to nie jest rynek. Dla dzieci zabawy, dla dzieci, tak? Wszystko jest. Dużo rzeczy. Co potrzeba, to możecie tutaj znaleźć, pochodzić sobie, zjeść lody, gofry, także tutaj znajdziecie. Ryby nawet były. Więc dla każdego myślę, że coś się znajdzie. Dobrze, drodzy Państwo, jednak na molo nie wejdziemy, bo się okazuje, że wstęp jest płatny niestety. Więc no możemy sobie zobaczyć molo od boku. Razem z plażą. Tam jakieś stateczki sobie stoją po drugiej stronie. Może uda mi się na drugą stronę dostać. To zaraz Państwu też nagram, jak to wygląda z drugiej strony. A tu kolejna mewa się wygrzewa na plaży. Już się nie wygrzewa, bo ucieka przede mną. Dobrze, drodzy Państwo, więc jesteśmy sobie po drugiej stronie molo. Tak to wygląda. Jak można przyuważyć, stoi tam ładnie statek, Ostrość. Właśnie stoi statek. Ostrość złapaliśmy z powrotem. A też to wygląda z bliska. No nic specjalnego. Ale konstrukcja sama w sobie robi wrażenie. Jak tak się na nią patrzy, bo jest naprawdę daleko wysunięta. Dobrze, więc w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek z Nadmorza Bałtyckiego w Sopocie. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Za niedługo pojawi się pewnie jakaś transmisja na żywo. Myślę, że bardzo niedługiej przyszłości. Więc do zobaczenia.